Agnieszka Jankowska, witam Państwa w poniedziałek, 1 października i zapraszam na wydarzenia. Spłonął zakład utylizacji odpadów. Zapaliły się maszyny służące do przetworu tych surowców. W Lubinie powstanie nowy aquapark. Przechodzimy do drugiej fazy, czyli do rozbudowy naszego regionalnego centrum sportowego. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej w niedzielny poranek gasiło pożar zakładu utylizacji odpadów sąsiadujących z Legnicą Prochowicach. W ogniu najpierw stanęły maszyny zakładu, później jedna z hal. Sytuacja była poważna, bo na miejscu znajdowały się hałdy śmieci. Do pożaru jednej z hal zakładu utylizacji odpadów przy ulicy Kościuszki w podlegnickich Prochowicach doszło około 8 rano w niedzielę. Zapaliły się maszyny służące do przetworu tych surowców. Pożar rozprzestrzenił się na dach budynku. Nasze działania polegały tutaj w pierwszym momencie na obronie sąsiednich budynków, bo to jest jedna duża hala. Żywioł spowodował zawalenie się dachu płonącej hali. Mimo to strażacy mówią o sukcesie, bo przed ogniem udało się uchronić pozostałe budynki zakładu, a także tony śmieci. Jeżeli by to się rozprzestrzeniło, na pewno by tutaj okolice były zagrożone tym zadymieniem. Udało nam się to obronić, te zagrożenie. Strażackie pomiary wykazały, że ogień nie przyczynił się do ulotnienia substancji szkodliwych. W akcji uczestniczyło 16 zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru zbada teraz policyjny biegły. Aquapark, basen sportowy, kładka, punkt widokowy, kryte lodowisko i hotel. Tak będzie wyglądać rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lubinie. To kolejny z punktów wyborczych Roberta Raczyńskiego. Lubin stał się sercem Zagłębia Miedziowego, jeżeli chodzi o sport. To tutaj przyjeżdżają z okolicznych miejscowości, na hale czy na baseny, co zresztą bardzo nas cieszy i przyszedł czas, by rozbudować obecne kompleksy, mówił prezydent Lubina podczas konferencji. W ramach nowych inwestycji w Lubinie jednym z najważniejszych punktów jest wybudowanie nowoczesnego aquaparku. Kompleks basenowy będzie uzupełnieniem basenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Sportowego. Aquapark w Wolkowicach z całym szacunkiem już jest instytucją ponad 20-letnią, w związku z czym uznaliśmy, że możemy wystąpić z projektem nowego aquaparku, zmieniający też oczywiście jakość pracy. W mieście powstanie także kryte lodowisko z torem do szybkiej jazdy. Mam nadzieję, jestem święcie przekonany, że spełni się nasze marzenie naszego klubu MKS Kuprum, który wychował 3 olimpijki, prawda, że wreszcie dzieci i młodzież będą miały odpowiednie warunki, żeby podnosić swoje umiejętności. Nie tylko młodzież, ale sądzę, że też dużo ludzi i mieszkańców miasta Lubina będą przychodzić na lodowisko i na tor, na tak zwaną rekreację zdrowotną. W konferencji wzięli udział również lubińscy sportowcy, którzy pozytywnie wypowiadali się na temat rozbudowy Regionalnego Centrum Sportowego. Mamy już piękną halę widowiskowo-sportową, która nie tylko służy młodzieży, zespołom, które są w ekstraklasach w piłce ręcznej i w siatkówce, ale również odbywają się na nich imprezy kulturalne, także im więcej takich inwestycji, tym bardziej się rozwija miasto i młodzież, która tutaj się wychowuje. Budowa hali lodowej oraz aquaparku to nie wszystko. Zmodernizowany zostanie również stadion lekkoatletyczny znajdujący się obok hali. W lipcu 2019 roku ma się bowiem odbyć memoriał imienia Ireny Szewińskiej, jednej z najwybitniejszych lekkoatletek na świecie. W swoje wsparcie przy modernizacji lubińskiego stadionu zaoferował również Polski Związek Lekkiej Atletyki. Memoriał jest planowany 14 lipca przyszłym roku. To jest pierwszą rocznicę śmierci pani Ireny Szewińskiej. Otrzymaliśmy zapewnienia, że impreza została wpisana do międzynarodowego systemu. Jest w pierwszej 20 najważniejszych imprez planowanych na rok 2019.
Prezydent podkreślił, że już niedługo do Lubina wróci kolej, do tego droga S3 łącząca Lubin z Legnicą jest już ukończona, więc z dojazdem do Regionalnego Centrum Sportowego mieszkańcy innych miejscowości nie będą mieli problemu. W promieniu 30 km będzie Głogów, będzie Legnica, będzie Rudna, w związku z czym spięcie tego projektu w dużym stopniu będzie mogło być finansowane w oparciu o ludzi nie tylko z Lubina, ale również z pozostałych powiatów. Inwestycja ma kosztować 150 milionów złotych. 100 milionów prezydent planuje pozyskać ze środków zewnętrznych. Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie ma się zakończyć do 2023 roku. Posiadanie, przetwarzanie i nielegalna uprawa narkotyków. Takie zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku z plantacją konopi indyjskich. Kilkaset krzewów było ukrytych w lesie. Dzięki policjantom na rynek nie trafiło 20 kg marihuany. Decyzją sądu 44-latek trafił do aresztu. Drugi mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Prawie połowa roślin to uprawa znaleziona na obszarze leśnym, gdzie konopie nie były jeszcze zebrane. Reszta została zabezpieczona na terenie posesji w jednej z miejscowości powiatu głogowskiego. W jednym z domów na terenie powiatu głogowskiego ujawniono kolejne już rośliny zebrane, wysuszone. Przyniosło taki efekt, że zabezpieczyliśmy 20 kg marihuany oraz łącznie 260 krzewów właśnie konopi indyjskiej. To jest spora ilość narkotyku zdjętego z rynku. 156 krzewów konopi indyjskich przechowywane na strychu posesji były już wysuszone i częściowo przygotowane do dalszego obrotu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Na wniosek policji, prokuratury sąd tymczasowo aresztował zatrzymanego do sprawy plantacji, bo tak możemy nazwać całe to działanie, uprawy, posiadanie, przetwarzanie narkotyków. 44-latek został aresztowany na okres 3 miesięcy. W tej sprawie zatrzymano również drugiego mężczyznę, 34-latka, który usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Został objęty dozorem policyjnym oraz poręczeniem majątkowym. Za posiadanie, przetwarzanie i nielegalną uprawę narkotyków grozi kara nawet do 8 lat więzienia. Bezpłatne badanie endokrynologiczne dla mieszkańców Chobieni w gminie Rudna. Badania diagnozujące choroby tarczycy były bezpłatne, a zorganizował je Waldemar Latos, kandydat na wójta gminy Rudna. Wybór specjalisty był nieprzypadkowy, bo jak się okazuje, to właśnie problemy z tarczycą masowo dotykają Polaków. Organizatorzy Białej Soboty w Chobieni, czyli Dnia Bezpłatnych Badań dla Mieszkańców, na frekwencję, jak sami mówią, narzekać nie mogli. Zainteresowanie w naszej ocenie jest dobre, gdyż na dzień dzisiejszy do tej pory mamy zapisane 26 osób, gdzie przebadane zostało już 19. A był to stan tylko na sobotni poranek. Badania przeprowadzał endokrynolog. Lekarz endokrynolog będzie przeprowadzał, w zasadzie już przeprowadza badania pod kątem zachorowań na tarczycę. Skorzystając z badania, okazuje się, że jestem zdrów. Jak się jednak okazuje, nie każdy słyszy taką diagnozę. Lekarze mówią o współczesnej epidemii chorób tarczycy. Jeżeli w skali kraju, czy to będzie północ, południe, wschód, zachód, jest to konsekwencja też Czarnobyla. Zresztą było wtedy powiedziane, prawie 30 lat temu, że kilka pokoleń do przodu będzie odczuwało skutki. Dodatkowo przecież jeszcze jod radioaktywny to jest wszędzie w otaczających roślinach, w glebie. Problemom zaradzić może szybka diagnostyka, a zachęcić do badań powinien chociażby fakt, że są one bardzo proste. To są badania typowo takie przesiewowe, które polegają na unaocznieniu pacjentom problemu chorób tarczycy i równocześnie przy zrobieniu ultrasonografii, to jest takiego podstawowego badania, ukierunkowania, w jakim kierunku pacjenci mają być diagnozowani, czy ewentualnie mają jakieś dolegliwości. I warto pamiętać, że jedno proste badanie może znacząco wpłynąć na jakość naszego życia w przyszłości albo nawet je uratować. Uroczyste ślubowanie i wręczenie indeksów. Wszystko jak na normalnym uniwersytecie. Mowa o uroczystej inauguracji działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie. Prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Podstawową w Legnicy uczelnia powstała z inicjatywy władz miasta i wygląda na to, że to strzał w dziesiątkę, bo zapisały się do niej tłumy. Uroczyste ślubowanie i wręczenie indeksów. Wszystko jak na normalnym uniwersytecie. Mowa o uroczystej inauguracji działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ścinawie. Prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy uczelnia powstała z inicjatywy władz Ścinawy i wygląda na to, że jest to strzał w dziesiątkę, bo zapisały się do niej tłumy.
Aktywnych seniorów w Ścinawie według burmistrza Krystiana Kosztyły nigdy nie brakowało. Te grupy są aktywne, angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, współpracują z nami przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Chcąc odpowiednio zagospodarować potencjał, jaki drzemie w ścinawskich seniorach, miasto otworzyło pierwszy w Ścinawie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ten projekt dopiero startuje w Ścinawie. Jestem bardzo zaskoczony liczbą osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w zajęciach. Bo choć to pierwszy rok działalności Uniwersytetu, to już w jego szeregi wstąpiło 100 osób. Uczelnia prowadzona jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy. Jak mówią przedstawiciele placówki, studenci, seniorzy to wyjątkowi uczniowie. To już są ludzie, którzy się dokształcają się, rozwijają swoje zainteresowania, swoje predyspozycje, możliwości itd., itd. Wielu też, jak Państwo Hałas, na uczelni chce spełniać swoje marzenia. Zawsze chciałam być studentką, która mi się nie udało w życiu, no ale dzieci są wykształcone i my chcieliśmy też jakoś po prostu coś... Wyrównać się dziećmi. No nie, nie jest to jeszcze, na pewno nie osiągniemy tak, to, co nasze dzieci, ale chcieliśmy po prostu poznać nowe wiadomości. A szczęśliwi i zaktywizowani seniorzy to według Adama Merdy, starosty lubińskiego, wielka korzyść nie tylko dla Ścinawy, ale i dla regionu. Ci studenci będą się poruszać między mieszkańcami, będą przekazywać różne informacje, różne wiadomości. To spowoduje prawdopodobnie, już myślę, że tak będzie na pewno, że kolejne roczniki zaczną podejmować naukę na Uniwersytecie Senioralnym. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak nowym studentom ze Ścinawy życzyć owocnej nauki. Wrzosowy, lipowy, gryczany, a nawet fasolowy. Długo można wymieniać miody, z jakimi w miniony weekend do Przemkowskiego Parku przyjechali wystawcy z całego kraju. Podobnie jak z winami i nalewkami. Chętnych do smakowania i kupowania nie brakowało. 36. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza oraz 19. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina przyciągnęły tłumy, szczególnie w niedzielę. Kolorowe i pełne przeróżnych produktów stoiska oblegane były od wczesnego niedzielnego przedpołudnia. Ten rok pszczelarze oceniają różnie. Najwięcej to było takich wczesnowiosennych miodów. Pogoda nam sprzyja w tym roku, aczkolwiek ta przyroda to tak się zlała, wszystko kwitło na raz. Także mniej tych miodów odmianowych. W górach u nas na Nowosądczyźnie było trochę miodu spadziowego. Także rok dla pszczelarzy był raczej udany. Nie był to rok taki cudowny, jak niektórzy tam by oceniali, dlatego że było za sucho. No, takim przypadkiem jest to, że miód rzosowy to klapa. Inne miody to było różnie. Na przykład rzepakowy miód było bardzo mało, bo się zrobiło ciepło szybko. Przyroda nadrobiła, a pszczoły oprócz ciepła potrzebują jeszcze czasu. Zwiedzający stoisko mogli porozmawiać z wystawcami, poradzić się, a przed zakupem skosztować miodu czy nalewki. Jedni pytają o lipowy, drudzy pytają o słonecznikowy, trzeci o faceliowy, którego nie mam, bo już sprzedałam. Po prostu kremowany, rzepakowy, który jest taki do smarowania, mięciutki, bardzo dobrze, też pytają i te miody biorą. Pytają, jaka jest różnica pomiędzy dwójniakiem, trójniakiem, a półtorakiem. Tak, na przykład bardzo szał robi wściekła pszczoła, bardzo fajne, trójniaczek, mazurskie miody, no ogólnie miody pitne są bardzo fajne. Do domów uczestnicy Przemkowskiego Święta wracali ze sporymi zapasami. Piliśmy na miodzie winko pyszne, próbowaliśmy tego, i dwójniak i trójniak, korzenny ponoć, pyszny. No. A miody? Miody też kupiliśmy. Spadziowy, wrzosowy, akacjowy. Takie miodki kupiliśmy dzisiaj. Po raz kolejny w Przemkowie, czy? Pierwszy raz. Pierwszy raz, my aż z Wrocławia przyjechaliśmy. Święto Miodu i Wina przyciągnęło do Przemkowskiego Parku tłumy, zwłaszcza, że pogoda dopisała, a atrakcji nie brakowało. I tą informacją kończymy poniedziałkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.